Jednak wszędzie piętrzyły się problemy. Śnieżki zachorowały, a zastępcy nie produkowali zabawek tak szybko jak śnieżynki, więc Mikołaj zaczął podejrzewać, że może nie zdążyć z prezentami przed Bożym Narodzeniem. Następnie pani Mikołajowa, czyli kto? Żona Mikołaja. Tak. Żona Mikołaja oświadczyła mu, że dzieci czekają na prezenty. Bardzo to zdenerwowało Mikołaja. Chodził zdenerwowany, łapał się za głowę. Na domiar złego renife, kiedy zaczął zaprzęgać renifery w sanie, okazało się, że złamała się płoza. Płoza to te deseczki, które suną po śniegu. Bóg jeden wie, co się wtedy mogło stać. Renifery przy tym uciekły. Mikołaj zdenerwował się jeszcze bardziej, kiedy zaczął pakować prezenty w worek. To worek rolował na ziemię i zabawki się wysypały. Zdenerwowany postanowił wrócić do domu. Usiadł na swoim fotelu, próbował napić się gorącej herbaty, ale tak się trząsł z tej złości, że wypadł mu z ręki kubeczek. Poszedł więc po szczotkę do zamiatania, ale okazało się, że włosie od szczotki zjadły myszy i nie mógł pozamiatać. Nagle zadzwonił ktoś do drzwi. Bim bam, bim bam. Wiecie, kto przyszedł? Aniołek. A wiecie, co przyniósł? Piękną, zieloną choinkę. I radośnie zawołał do Mikołaja. Wesoły świąt, Mikołaju. Jak myślicie, czy przeszła złość Mikołajowi? Przeszła? Jak zobaczył aniołka, który życzył mu wesołych świąt, a na dodatek jeszcze przyniósł mu piękną choinkę, to każdemu by zeszły nerwy, prawda? Każdy by zaczął wtedy już się cieszyć. A my dzisiaj, dlatego że są Mikołaja imieniny i właśnie wtedy ubiera się choinkę. Jak starszaki wrócą z angielskiego, to my tę choinkę pięknie zestroimy.